Pizza do zjedzenia. Pizza Herkules, 60. Mamy tak. Mięso, kurczaczek. Mamy salami, mamy szyneczkę. Mamy pieczarki, mamy ogóreczki, mamy papryczki, mamy serek, mamy cebulkę, dwa rodzaje szynek, kiełbasę, także będziemy przechodzić do konsumpcji dzisiaj. Żarłok ma! Pizza, cała pizza, 60 Herkules wchodzi, a wy w międzyczasie możecie zadawać mi pytania. Widać mnie? Leci wszystko. Leci telewizor. Żarłok ma się nie poddaje. Poproszę kolę lub coś do picia. Pierwszy kawałek. Zobaczymy, czy wszystko zmieścimy. Pizza Herkules, grzybki. Także z jednej z pizzerii. W miarę cienkie ciasto, dobre, końcóweczki niespalone. Popijamy Fantą. Nie za dużo po. Żeby miejsce było. Tak się mówi, ale zjeść pizzę całemu, samemu, całą pizzę. To nie jest taki problem. To nie jest takie proste. Pierwsza część. Za nami. Pierwszy kawałek dobiega końca.
pod tym filmem. Zadawajcie mi pytania. Zrobimy w następnym odcinku Q&A do żarłok mała. Zacznijmy. Kawałek numer dwa. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Dużo tych produktów na tej pizzy, naprawdę wszystkiego. Cebulka, papryczka, grzybki, ogórecki, cztery rodzaje mięsa, szynka, pepperoni. Salami. Samemu. To nie jest takie łatwe, tak się wydaje. Opowiem wam taką historię, będę jak z młodych lat. Był to okres między 18 a 20 rokiem życia. Wszyscy znajomi wiedzieli, że lubię zjeść nie tylko swoje, ale i czyjeś. Zaprosili mnie na jedną z imprez, gdzie tam dyskoteka, coś tego. Wynajęty stolik na 10 osób. Wiadomo, jedzenie. I napoje. Widzę, kelner rozstawił wszystko. Napoje. Przed każdym. Przede mną nie, ja taki zdziwiony, zacząłem coś tam jeść i strasznie chciało mi się pić. Koledzy już to ukartowali i mówią: kelner, prosimy cię, przynieś tu koledzy coś do picia. Ja po chwili patrzę, kelner niesie wiadro z sokiem porzeczkowym. Z czarnej porzeczki i Zucharka. Cesa runda. Przepraszam, można coś do picia? Dobrze. Było to bardzo klimatyczne.
radosna. Mnie rozweseliło. Także picie wjechało całe wiaderko. Gwiazdy mi dzisiaj pomagają, donoszą mi picie. Myślę, że będzie mi wypadało podzielić się z nimi tą pizzą. Bo zaraz rozłożyłem siły. Niepotrzebnie przedtem zjadłem. Już mnie zatyka. Dobrze. Żarłoka, Żarłokman obiecuje, że następnym razem wszystko zje. Dzisiaj musi odpuścić, bo to nie jest takie proste. Subskrybujcie kanał. Jeśli to dla was nie jest problem, a to pozwoli mi wzmocnić się w mojej wierze, że warto jest dla was kręcić coraz lepsze materiały.